Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to takiego kabała. Czy to jest przedmiot, nauka, wiara, wiedza, tajna, jawna? Czy jest to coś, czego nie można ocenić, uszczypnąć, dotknąć? Coś, co przyszło do nas z głębiny wieków? Czy jest to coś, co nie ma żadnego związku z naszymi czasami? Czy też odwrotnie, jest to coś, co odkrywa się teraz i jest nowe, niezbędne, interesujące dla nas? Z definicji kabała jest to nauka. Jest to nauka o całym wszechświecie, który nas otacza i częścią którego my jesteśmy. Z tym, że ta nauka włącza w siebie nie tylko tę część wszechświata, którą my odczuwamy poprzez nasze 5 organów odczuwania, ale także i część nieodczuwaną przez nas. I to właśnie jest w niej najważniejsze. I w zasadzie to nas przyciąga do studiowania tej nauki. Dlatego, że dzięki kabalistycznej metodyce można zacząć odczuwać ukryty przed nami bardziej zewnętrzny świat, który zarządza naszym, bardziej wewnętrznym światem. Te dwa światy można wyobrazić sobie jako dwie koncentryczne sfery. I jeżeli my będziemy wiedzieć, w jaki sposób jest zarządzany nasz świat z bardziej ogólnego świata, to my będziemy oczywiście znać bardziej ogólne, bardziej głębokie i prawdziwe prawa natury, a także w tej liczbie siebie jako część natury. Kabała w rezultacie pozwala w taki sposób człowiekowi zacząć lepiej rozumieć siebie, przyczynę swojego pojawienia się w kosmosie, na tej planecie, przyczynę wszystkiego, co wydarzyło się w całej historii, dlaczego i według jakiej formuły rozwija się ludzkość, co jest siłą poruszającą rozwój człowieka, ludzkości i całej natury, publicznej informacji, okresy geologiczne, nasza przyszłość i w końcu nasza swoboda woli, możliwość zmiany czegoś w naszym losie. Wszystko to jest wyjaśniane w kabale. I kabała daje na to bardzo interesującą i niespodziewaną odpowiedź. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące, a ja ze swojej strony postaram się objaśnić to jak najbardziej prosto i dostępnie. Kabała, nauka o wszechświecie. Tak więc kabała jest to nauka o całym wszechświecie. Tak ona siebie określa, włączając w to w początek, cały proces powstawania i jego koniec, włączając w to jego ogólną budowę i ruch oraz każdy jego detal osobno. Cała ta nauka składa się z podrozdziałów. Pierwszy jest to stworzenie całego wszechświata, włączając w to nasz kosmos, nasz układ słoneczny, człowieka na Ziemi, nieżywą, roślinną, zwierzęcą i ludzką naturę, następnie funkcjonowanie, przebieg i ostateczny cel całego tego rozwoju. Możliwość włączenia się człowieka w ten proces, czyli antropologiczny aspekt kabały. I dalej związek pomiędzy naszym dzisiejszym stanem, a tymi stanami, w których my przebywamy do naszego pojawienia się tutaj, na tej ziemi,
jako człowiek i społeczeństwo, do naszego pojawienia się tutaj na tej ziemi jako każdy z nas urodzony ze swoich rodziców, w jakiej formie my istnieliśmy przed naszym narodzeniem. Sens tych dziesiątek lat istnienia w tej formie i odczuwania poprzez nasze naturalne ludzkie ciała, świata, w którym istniejemy. Następnie, w jaki stan my przechodzimy, kiedy odchodzimy z tego świata? Czy istnieją kolejne wcielenia? Jak one są wzajemnie związane ze sobą? Czy można w ciągu tego życia włączać się w bardziej wysokie jego formy, w których my istniejemy przed narodzeniem i po śmierci? Źródła nauki, sztuki, kultury. Wszystko, co związane jest z językiem, z postępowaniem człowieka. Dlaczego w takiej formie wszystko to w nas się realizuje? Gdzie są tego korzenie? Wszystko to wchodzi w naukę kabała. Dlatego, że w zasadzie zajmuje się ona ogólną formułą opisującą cały wszechświat. To, o czym marzył Einstein. Znaleźć formułę, która włączałaby w siebie absolutnie cały wszechświat, ze wszystkimi jego detalami. On rozumiał, że taka formuła, jeżeli jest ona prawdziwa, to powinna być bardzo prosta. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy kilkoma parametrami w prostej, funkcjonalnej zależności. I kabała nas właśnie doprowadza do tej formuły. I z niej wszystko staje się dla nas jasne. O tym zapewniają nas kabaliści i my spróbujemy przekonać się o tym razem. Z historii kabały. Skąd pojawiła się kabała? Z tego, że człowiek zaczął poznawać swój świat, w którym on żyje. Pierwszy człowiek, który zaczął odczuwać poprzez nasz świat, bardziej wysoki świat, nazywał się Adam. O Adamie. Żył on 5763 lata temu. To jest moment jego urodzenia. Pozostało nam po nim źródło pisane, księga, w której on opisał to, co poznał. On poprzez nasz świat zaczął odczuwać prawa, formuły, siły, które zarządzają naszym światem z zewnątrz. Czyli on odczuł w sobie wewnątrz jakąś sferę, włączając to w nasz wszechświat i bardziej zewnętrzne, ukryte sfery, które zarządzają wszystkim. Przenikają cały ten wszechświat i nas wszystkich i nami zarządzają. My znajdujemy się na nich jak na siatce utkanej z różnorodnych sił, które kierują absolutnie wszystkim w absolutnej harmonii. I ten właśnie obraz ze wszystkich żyjących na Ziemi w ciągu dziesiątek tysięcy lat po raz pierwszy poznał człowiek o imieniu Adam. I on zostawił nam książkę, taką oto maleńką książeczkę pod tytułem Raziel Amalach, Tajny Anioł. Ta książeczka jest nawet z rysunkami różnorodnymi. Aniołem nazywana jest siła, ogólna siła, która zarządza wszechświatem i składa się w swojej kolejności z bardziej częściowych sił, pod aniołów, można powiedzieć, bardziej niskich według poziomu. I tak on opisuje, w jaki sposób te siły są zbudowane, jak one pomiędzy sobą współdziałają i jak zarządzany jest nasz świat pod działaniem tych sił. Jest tu jeszcze kilka rysunków, są także tablice różnorodne. Są one naturalnie zestawione w takiej archaicznej formie.
Ale jest to jednak pierwsze literackie źródło kabalistyczne. Ja myślę, że to w ogóle jest pierwsze literackie źródło, które posiada ludzkość, nie licząc jakichś szczególnych tekstów naskalnych czy innych małych przedstawień. To już jest książka napisana przez człowieka, który urodził się 5765 lat temu. Ale jest ona napisana w takim języku, w takiej formie, że nam jest trudno ją czytać. Adam napisał ją w formie alegorycznej, wykorzystując wiele metafor. On odczuwał ten wyższy, ogólny wszechświat, ale nie miał on jeszcze aparatu do jego opisania. On go rozumiał, ale uczuciowo. I tylko uczuciowo. No i tak to opisał. I po tym człowieku przeszło wiele pokoleń, do tej pory, dopóki nie pojawił się drugi kabalista. O Abrahamie. Drugi kabalista pojawił się 20 pokoleń po Adamie. Nazywał się on Abraham, po polsku Abraham. Jak opowiada starożytny Midrasz, żył on w Mezopotamii, w mieście, które nazywało się Ur Chaldejskie. Tak samo jak wszyscy mieszkańcy Mezopotamii, czcił słońce, księżyc, kamienie, drzewa. Ale pewnego razu zaczął myśleć, w jaki sposób zbudowany jest świat. Dlaczego to wszystko kręci się wokół nas? Dlaczego nasze życie się toczy? Co w niej jest? Co w niej zachodzi? Czy powinny być jakieś określenia w tym toku? Początek, koniec, przyczyna, skutek? Czy powinna być jakaś siła, która porusza tym wszystkim? On zastanawiał się nad tym pytaniem i w rezultacie zaczął odkrywać poprzez obraz świata to samo, co odkrył Adam. I także opisał to w swojej książce. Naturalnie Abraham opierał się na księdze, którą napisał Adam. Ona była mu znana. Ta księga była przekazywana przez 20 pokoleń od Adama do Noego, 10 pokoleń, i od Noego do Abrahama 10 pokoleń. Ona była przekazywana z pokolenia na pokolenie i doszła do niego. A on już na podstawie tej księgi i na podstawie osobistych spostrzeżeń wewnątrz natury napisał inną księgę, o wiele bardziej rozwiniętą, która nazywa się Księga Stworzenia, Sefer Yetzira. Jest to już księga napisana bardziej kabalistycznym językiem, czyli bardziej technicznym językiem, która nie opisuje po prostu wrażeń człowieka, który odczuł bardziej ukryty wszechświat. Ona już opisuje strukturę tego wszechświata. Są tu, przypuśćmy, różnorodne rysunki wzajemnego oddziaływania pomiędzy częściami wszechświata. Podstawowa siła, z jakich ona się składa, jak one są związane, jak one współdziałają pomiędzy sobą, te siły wszechświata. Są tu tablice, grafiki. Jest tu wiele różnorodnych formuł, ale jeszcze nie w formie formuł, jakie my przywykliśmy widzieć w matematyce. Funkcja, zależność jednej części od drugiej. Tutaj jeszcze jest to w formie tablic, po prostu zbiorów oddziaływań. Ale
Jest to księga już usystematyzowana. Ona mówi o systemie sił i o ich hierarchii, tych sił, które zarządzają naszym światem. I dlatego Abraham nazwał ją Księgą Stworzenia. Jak pierwsi kabaliści otrzymali swoją wiedzę? W jaki sposób w ogóle ci pierwsi kabaliści, Adam, a następnie Abraham, otrzymali swoją wiedzę? Trzeba powiedzieć, że i pomiędzy nimi przez te 20 pokoleń także byli ludzie odczuwający ten bardziej wysoki świat, stojący za naszym światem. Te siły, które zarządzają naszym światem. Ale oni po prostu nie zostawili nam żadnych swoich źródeł, swojej wiedzy. Dlatego my oceniamy człowieka po tym, co on w naszym świecie pozostawia dla nas. Są to dokładne, prawdziwe kabalistyczne źródła, które my możemy dzisiaj przyjąć, pracować z nimi. Bazowe źródła. My nie mówimy o tych kabalistach, czyli o tych poznających wyższy świat, którzy nam niczego nie zostawili. Nawet jeżeli my coś wiemy o nich, ale my nie możemy bazować na ich odkryciach. Dlaczego w ogóle są ludzie, którzy pojmują coś, co stoi za naszym światem? A są tacy, którzy chcieliby, ale w ogóle nie czują, nie pojmują. Albo ich to nie interesuje. Albo ich to interesuje, ale nie są w stanie przeniknąć głębiej w materię, w siły, które stoją za nią. To zależy od rodzaju duszy. Są dusze bardziej lekkie i bardziej ciężkie. Jak mówi Kabała, w rezultacie absolutnie wszystkie dusze, absolutnie cała ludzkość powinna dojść do pełnego odkrycia całego wszechświata i żyć na poziomie, który nazywa się człowiek. Adam w tłumaczeniu to człowiek. Żyć na poziomie, kiedy cały wszechświat jest znany i zrozumiały. Kiedy ty wiesz, jakie siły działają, kiedy ty wiesz, jak swoimi myślami, działaniami ty oddziałujesz na całą naturę, i wyższą, i niższą. Jaki rezultat, jaką reakcję ty powinieneś od tego otrzymać. Kiedy człowiek odkrywa to wszystko, to on pod przymusem zaczyna postępować prawidłowo w zgodności z prawami natury. Ja wiedząc, że jeżeli włożę rękę w ogień, oparzę się, to ja ręki do ognia nie włożę. Tak samo, jeżeli ja bym widział absolutnie wszystkie prawa natury, które z nich są dla mnie pożyteczne, a jakie szkodliwe, to od szkodliwych działań ja bym oddalał się, a do pożytecznych przybliżał się. I wypełniał je. Czyli praktycznie nasze prawidłowe zachowanie, nasz los zależy od tego, na ile my odkryjemy naturę i przestaniemy się mylić. I tak my potem popatrzymy, dlaczego ludzkość powinna przechodzić taki długi okres w swoich cierpieniach, w niezrozumieniu natury, jak ona istnieje, jak oddziałuje na nas, czego chce od nas, dlaczego w taki sposób nas stworzyła. A przychodzi czas w rozwoju ludzkości, jak mówi Kabała, i my już zbliżamy się do tego czasu, kiedy my będziemy mogli z pomocą tej metodyki przeniknąć wewnątrz natury, zrozumieć ją i z tego zrozumienia zaczniemy prawidłowe życie, takie, przy którym wszystkim nam będzie absolutnie dobrze. Jak zrozumieć ukrytą część wszechświata? W jaki sposób człowiek przenika w ten bardziej ukryty wszechświat, w ten ukryty obszar wszechświata znajdujący się na zewnątrz naszego świata? My znajdujemy się tutaj, tutaj my, wokół nas istnieje nasz świat, nasz wszechświat, odczuwany przez nas, i jest jeszcze bardziej wysokie, zewnętrzne. I tak my odczuwamy to,
to, co znajduje się w naszych pięciu organach odczuwania, i tym sposobem odczuwamy tylko nasz wszechświat. Jak to nazywamy? Nasz świat. Nasz mir. A jest możliwość u nas. Ale jest też możliwość dla nas przeniknąć bardziej głęboko poprzez nasz świat w naturę i odczuć wyższy świat. Wyższy świat. W jaki sposób to zachodzi? Nasz świat my odczuwamy z pomocą pięciu organów odczuwania. Wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. Pięć organów odczuwania. Jest jeszcze dopełniający, szósty organ odczuwania, który nazywa się ekran. Ekran. Z pomocą którego, posiadając go, można przeniknąć poprzez nasz świat i zobaczyć jego bardziej wewnętrzne słoje. Dopełniający organ odczuwania. Jak uzyskać ten ekran? I tym właśnie zajmuje się Kabbala. Ona mówi człowiekowi, jak to można zrobić. W jaki sposób zdobyli ekran Abraham, Adam? Tylko wychodząc od tego, że szukali. To były szczególne, bardzo subtelne dusze, które tylko swoim pragnieniem byli w stanie przeniknąć poprzez otoczkę naszego świata i zacząć odczuwać jego bardziej subtelne struktury. I w taki sposób rozwinęli w sobie, wychodząc już z bezpośredniego zrozumienia, ten szósty organ odczuwania. Ekran. I następnie opracowali metodykę stwarzania takiego ekranu w każdym człowieku, czyli rozwój kabalistycznej metodyki z pokolenia na pokolenie, to jest metodyka stwarzania szóstego organu odczuwania w każdym z nas. I ponieważ w każdym pokoleniu ludzkość i człowiek są inni, to i metodyka jest inna. Szkoła Abrahama. Jak opowiada dawny Midrasz, nie zaprzestał na swoim osobistym zrozumieniu Abraham i zdecydował zorganizować swoją szkołę. Dlaczego? On już poczuł, że wokół niego jest jeszcze mnóstwo ludzi, którzy także zainteresowani są przeniknięciem w wyższy świat. Czyli w ten, którego zwyczajny człowiek w swoich pięciu organach odczuwania nie odczuwa. Jak opowiada nam Midrasz, on siedział przed swoim namiotem i zapraszał przechodzących obok Beduinów, swoich współbraci z narodu, w którym on żył, do siebie, w gości, ugaszczał ich i jednocześnie opowiadał im, co to takiego kabała, co można poznać. W rezultacie wokół niego zebrała się grupa ludzi, z których on stopniowo wychował kabalistów, czyli odczuwających i poznających bardziej wysoki wszechświat niż wszyscy pozostali. A następnie ta grupa przesiedliła się na terytorium starożytnego Izraela i zaczęła nazywać się Izrael. Izrael od słowa Isra-el, co znaczy prosto, a to jest wyższe, prosto do wyższego, czyli dążący do wyższego. To nie był naród, to była kabalistyczna grupa, która zorganizowała się pod zarządzaniem Abrahama. Z tego starożytnego narodu, który wtedy żył w Międzyrzeczu około 4000 lat temu.
I do dzisiejszego dnia mają rację ci, którzy twierdzą, że Izrael to nie jest nacja ani naród. Jest to rzeczywiście grupa, która wyszła ze starożytnego Babilonu. I dalej ta grupa rozwijała się, rozwijała swoją kabalistyczną metodykę, przeszła okresy wygnania, niewoli egipskiej i tak dalej, dopóki nie pojawił się następny kabalista, Mojżesz, który opisał już kabałę w znanej nam wszystkim księdze w Biblii, która w języku hebrajskim nazywa się Tora, od słowa Or, światło. O Mojżeszu i Biblii. Mojżesz opisał swoją kabałę, kolejny poziom kabały, w formie alegorii, w formie przykładów z naszego świata, w języku, który my nazywamy językiem gałęzi. Czyli on napisał tak, żeby każdy człowiek mógł śledzić poprzez nasz świat wyższy świat. Ponieważ z wyższego świata do naszego świata schodzą siły zarządzenia, i te siły zarządzania w naszym świecie rodzą różnorodne obiekty, przedmioty, związki pomiędzy nimi, to co zrobił Mojżesz? On dla opisania różnorodnych wyższych sił, które istnieją tutaj w wyższej sferze, wziął ich następstwa w naszym świecie i tak je oznaczył. Czyli przypuśćmy, że on chce opisać nam jakiś duchowy obiekt, jakąś siłę, zjawisko na wyższym poziomie, w wyższym świecie. Dlatego on nazywa ten duchowy obiekt skutkiem jego w naszym świecie. Przypuśćmy, że weźmiemy z naszego świata na przykład kamień. To wtedy on nazywa tą duchową siłę kamieniem. Tym ludziom, którzy widzą tylko nasz świat, wydaje się, że Biblia, Tora, mówi o naszym świecie, o stosunkach pomiędzy ludźmi, o tym, jak jest zbudowany nasz świat, w jaki sposób powinien postępować człowiek ze sobą, z innymi, ze społeczeństwem, jak organizować swoje wspólne ludzkie życie, prawa i tak dalej. A tak naprawdę to jest absolutnie nie tak. Tak naprawdę poprzez obiekty naszego świata przekazywany jest nam porządek wyższego świata. Dlatego to, co tam opisuje Mojżesz, to rzeczy abstrakcyjne. Jak zbudować świątynię, jak w niej pracować, jak wypełniać jakieś niezrozumiałe rytuały nazywane przykazaniami, z których część nie ma w naszym świecie żadnego racjonalnego wyjaśnienia. Większość z nich. Są takie, które mają racjonalne wyjaśnienie, miłuj bliźniego i tym podobne, ale w zasadzie przykazania racjonalnego wyjaśnienia nie mają. Dlatego, że one w istocie opisują nam wyższy świat, a nie nasz. Tylko, że opisują nam to słowami naszego świata. Dlatego zwyczajni ludzie, którzy widzą tylko nasz świat, oni, czytając Biblię, uważają, że mówi ona o historycznych opowieściach, a kabaliści, którzy czytają tę samą księgę, oni widzą, że jest ona napisana o czymś całkowicie innym. O wyższym świecie i jego prawach. Tylko, że napisana językiem przyczyny i skutku, kiedy skutek w naszym świecie daje nazwę sile, która stworzyła go w wyższym świecie. I która go utrzymuje.
dlatego że w duchowym świecie nie ma nazwy. A kiedy człowiek patrzy poprzez materialny obiekt, albo działanie, albo siłę, dalej, on w taki sposób nazywa cały łańcuch, który stworzył ten obiekt bliski jemu. On po imieniu tego obiektu nazywa cały łańcuszek przyczyn, który w rezultacie stwarza ten obiekt, zarządza nim i ożywia go. Czyli tutaj na środku, pomiędzy tym duchowym korzeniem, a jego skutkiem w naszym świecie jest jeszcze dużo, dużo różnych sił i wszystkie one nazywają się imieniem kamień. Biblia czytana przez kabalistę. Weźmy przykładowe zdarzenia, które opisuje Biblia. Zejście do Egiptu. 7 lat dobrych i 7 lat głodnych w egipskiej niewoli, ucieczka od Faraona, przejście przez Czerwone Morze, wejście na Synaj, odkrycie Stwórcy, następnie 40-letnia wędrówka przez pustynię do zbudowania świątyni. W naszym świecie to wszystko się wydarzyło. Wszystko to są historyczne wydarzenia, które rzeczywiście się wydarzyły. Zburzenie świątyni, wędrówka do Egiptu i Góra Synaj, gdzie teraz znajduje się znany monaster, Święta Katarzyna. I wszystko, co stworzono w czasach niewoli egipskiej, wszystko to rzeczywiście się wydarzyło i są na to historyczne i archeologiczne dowody. Ale kabaliści patrzą na to wszystko zupełnie inaczej. Oni poprzez te obiekty, poprzez te wszystkie zjawiska, poprzez ten język widzą wyższe siły. Widzą ich projekcję, wpływ tych wyższych sił na nasz świat i z tego dowiadują się, do czego te wyższe siły prowadzą. Dlaczego cała historia Wszechświata ludzkości zaczęła się od określonego momentu i dlaczego dalej w taki właśnie sposób się rozwija, do czego to wszystko prowadzi. Czyli w rezultacie uczony kabalista, on poprzez te jakby historyczne opowiadania widzi całą paletę oddziaływania wyższych sił na nasz świat. Nie tylko na nasz świat. Jeżeli my badamy te siły na wyższym poziomie, to my badamy je nie tylko w stosunku do nas, do naszych ciał, my badamy je także w stosunku do naszych dusz. My o tym porozmawiamy jeszcze później i ja wyjaśnię, co to znaczy. Ale jakby nie było, naturalnie wszystko, co jest napisane w Biblii, naturalnie wypełnia się aż do naszego pokolenia, do końca XX wieku. Zaczynając od XX wieku i dalej, następuje szczególny okres w historii ludzkości, kiedy ludzkość otrzymuje z powrotem tę starożytną mądrość idącą do nas od Adama i z pomocą tej dawnej mądrości może zacząć przenikać wewnątrz natury, poznawać jej korzenie i w taki sposób znajdować sens istnienia. Dlatego w dniu dzisiejszym my znajdujemy się w takim kryzysie, znajdujemy się w takim ciężkim okresie. W istocie są to pobudzające siły, siły, które pobudzają nas do odszukania przyczyny naszego istnienia i jego cel. Powróćmy do historii kabały. Jak już mówiliśmy, Adam miał niewielu uczniów. Następnie po 20 pokoleniach doszło do Abrahama, który na początku miał kilkudziesięciu uczniów, którzy w rezultacie po niewoli egipskiej doszli do ogromnej ilości, do 600 tysięcy mężczyzn. I wszyscy oni byli na poziomie postrzegania wyższego świata. Czyli
Rodziło się dziecko, wychowywali je, uczyli czytać, pisać, wychowywali je tak, żeby w nim pojawiał się szósty organ odczuwania, żeby on przenikał wewnątrz świata i odczuwał siebie nie tylko zamkniętym w tym świecie, a odczuwałby wszystkie przyczyny i skutki wszystkiego, co się dzieje. Na takim poziomie znajdowała się ta grupa kabalistyczna. Ją można by już nazwać narodem, chociaż to nie jest zwyczajne określenie narodu. Także dlatego, że jeżeli weźmiecie DNA i przeprowadzicie biologiczną analizę narodu Izraela i sprawdzicie go, to on będzie identyczny ze starożytnym perskim narodem, którego części żyją jeszcze w Iranie i w Iraku. Tak więc ta grupa kabalistyczna była na wysokim kabalistycznym poziomie, czyli w pełnym zrozumieniu tego wyższego świata, zrozumieniu, w jaki sposób współdziała wyższy świat z naszym światem. Ale co wydarzyło się dalej? Rzecz w tym, że cała historia ludzkości, ona jest zawiązana na jego naturze. A natura ludzkości to jest egoizm, który stopniowo rozwija się. Na początku nasz wszechświat stworzony został jako wielki zbiór nieżywej przyrody, brył, gazów i tak dalej. Następnie w rezultacie wojny pomiędzy różnymi siłami natury powstał system słoneczny, Ziemia. W toku wielu milionów lat powstały takie warunki, w których stało się możliwe pojawienie się życia na Ziemi. W ślad za nieżywą, roślinną i zwierzęcą przyrodą pojawił się człowiek i ta historia zaczyna dochodzić, jak już mówiliśmy, do Adama. Adam to człowiek, który posiadał zerowy, egoistyczny poziom. Wszystkich jest 5 egoistycznych poziomów. Następnie egoizm zaczyna zwiększać się, rośnie do kolejnego poziomu, pierwszego, i on przejawia się w Abrahamie. Dlatego Abraham, wykorzystując swój egoizm, wykorzystując swoje większe możliwości egoistyczne, przenika głębiej we wszechświat i może napisać księgę, która zawiera o wiele więcej informacji i jest doskonalsza niż księga Adama, czyli rozpracowuje głębiej kabalistyczną wiedzę. Kolejny poziom pojawia się już u Mojżesza. On jest dużo bardziej wysoki niż u poprzednich. Jest to całkowicie jakościowy skok, kiedy otrzymuje on objawienie w formie Biblii, inaczej Tora, która opisuje już cały wszechświat, a nie jakieś jego częściowe przejawienia. I cała kabalistyczna grupa, podnosząc się według jakości i ilości, wchodzi w rezultacie na stopień, który nazywa się świątynia. Świątynia to nie jest po prostu budynek w naszym świecie. Jak my już wiemy, jeżeli my poprzez nasz świat patrzymy na wyższy świat, to świątynia uosobia sobą duchowy stopień, na którym znajduje się kabalistyczna grupa. Była ona na poziomie pierwszej świątyni, na poziomie światła mądrości. A następnie egoizm znowu wzrósł i w rezultacie wzrostu egoizmu naród upadł, wyszedł w babilońskie wygnanie i upadł do poziomu drugiej świątyni. To już nie światło mądrości, a światło miłosierdzia. Tak nazywają się kabalistyczne poziomy zrozumienia. Głębina zrozumienia sił,
właściwości wyższej natury, która zarządza naszym światem. Z wnętrza naszego świata. Największa głębokość nazywa się świat mądrości, a mniejsza głębokość to światło miłosierdzia. A następnie egoizm jeszcze bardziej zwiększył się i w pełni naród upadł z poziomu drugiej świątyni w stan, który nazywa się wygnanie. Wygnanie w naszym świecie alegorycznie wygląda jak wygnanie z ziemi Izraela. A jeżeli patrzeć poprzez to na wyższe korzenie, to oznacza wygnanie z duchowych poziomów. Czyli naród, ten łańcuszek, który szedł od Adama, poprzez Abrahama, Mojżesza i tak dalej, ona nagle znalazła się nie na duchowym poziomie, nie przenikająca w duchowy świat, a tylko w swoich pięciu organach postrzegania. Czyli do tego stanu, do zburzenia drugiej świątyni, tutaj pracował u nich szósty organ odczuwania. A zaczynając od zburzenia drugiej świątyni, w pełni utracili te właściwości i tylko zwyczajne pięć organów odczuwania pozostało u tej grupy ludzi. I to nazywa się wygnaniem. I to wygnanie przeciąga się, jak powiedziane jest w kabalistycznych źródłach, do 1995 roku. Albo do 5755 roku, jeżeli będziemy liczyć od narodzin Adama. Jakie były jeszcze kabalistyczne źródła? Było ich wiele. Na przełomie pomiędzy zburzeniem drugiej świątyni, czyli pełnego wygnania z duchowego i upadek w nasz świat, pojawia się szczególne kabalistyczne źródło napisane szczególnym językiem, które nazywa się Księga Zohar. Bardzo popularna, bardzo znana księga. Oto jest ona. Księga Zohar w języku hebrajskim. I takich jest 10 tomów. Księga Zohar. Historia tej księgi jest bardzo interesująca. Została ona napisana w II wieku naszej ery przez wielkiego mędrca, rabiego Szymona Bar Jochaj, w jaskini, w której przebywał razem ze swoimi uczniami. Było ich wszystkich 10 ludzi, w zgodności z 10 podstawowymi wyższymi siłami nazywanymi 10 sfirot. I oni napisali tę księgę. I ukryli ją. Dlatego, że ta księga powinna zostać odkryta dopiero po upływie 2000 lat. W naszych czasach. Ale ta księga przypadkiem odkryła się. Dostała się ona w ręce jednego człowieka kabalisty, który ją ukrywał, ale on umarł. I żona jego po prostu sprzedała pergamin, na którym była napisana księga, jako materiał, który był w tym czasie bardzo drogi. I w rezultacie
Pewien kabalista nagle na rynku odkrył, że sprzedawane są takie zwoje i wykorzystuje się jako zwyczajny materiał do pakowania. Ja piszę o tym w swojej księdze Zohar w języku rosyjskim. Ja ją przetłumaczyłem dla Was. Jest to to, co jest najważniejsze w 10 tomach księgi Zohar i jest umieszczone w tym jednym tomie. Jest to książka wydana już wiele lat temu. To jest wydanie moskiewskie. Po tym, jak została odkryta ta księga, części jej szybko zostały zebrane ze wszystkich rynków i innych miejsc, gdzie pojawiały się te zwoje pergaminu, to, co z nich zostało, i z nich została wydana księga Zohar, znana nam dzisiaj. Wiadomo nam jest, że na początku księga Zohar była o wiele, wiele większa. Czyli dzisiaj księga Zohar włącza w siebie tylko kabalistyczne komentarze na oddzielne rozdziały z Biblii Mojżesza. A wcześniej, na początku, jak ona była napisana przez rabbi Szymona, ona włączała w siebie komentarze na wszystkich proroków i na wszystkie Pisma Święte, czyli było to minimum 20 albo i więcej razy większa księga pod względem objętości niż ta znana nam dzisiaj. Co jest interesujące w tej księdze? Ta księga włącza w siebie absolutnie całą kabalistyczną mądrość na bardzo wysokim poziomie. Ona była napisana tuż przed wygnaniem z duchowego, postrzegania w duchowe wygnanie. Ona jest napisana właśnie po to, żeby przespać razem z ludzkością 2000 lat pełnego odłączenia od duchowego postrzegania, od odczuwania wyższego świata, dlatego, żeby, jak ona przepowiada, zaczynając od 1995 roku do końca XX wieku, odkryć się ludziom. Rabbi Szymon Rashbi, autor księgi Zohar. Czyli tutaj powinniśmy zapisać kolejny wielki kabalista, Rabbi Szymon. On żył w II wieku naszej ery, był wielkim mędrcą. Następny etap rozwoju kabały jest bardzo ukryty. Tutaj jest okres antyczny, okres przejścia w kulturę średniowiecza, ludzkość drzemie i egoizm ciągle, nieprzerwanie w ludzkości zwiększa się. Możemy narysować tutaj, zaczynając od Adama i dalej, Adam, jak egoizm cały czas zwiększa się, narasta coraz bardziej i bardziej. Tutaj Rabbi Szymon. Kolejny przełom egoizmu po Rabbi Szymonie to jest Ari.